Znajdujemy się w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, a ja chciałbym powiedzieć kilka słów na temat małżeństwa. Możemy zapytać, skoro mówimy o małżeństwie, dlaczego nie Kościół, który w pierwszym rzędzie kojarzy się z małżeństwem? Dlaczego nie Urząd Stanu Cywilnego? Otóż, jak wszyscy dobrze wiemy, małżeństwa nie tylko można zawierać, ale małżeństwa można też rozwiązać mocą wyroku sądu takiego jak ten. Co trzeba zrobić, aby się rozwieść? Trzeba złożyć stosowne dokumenty, pozew rozwodowy, dołączyć kilka innych niezbędnych dokumentów, uiścić odpowiednią opłatę i przejść proces rozwodowy. Tematem rozwodu zajmował się również Jezus w swoim zwiastowaniu. Co na ten temat powiedział? Posłuchajmy uważnie fragmentu Ewangelii. Do Jezusa przystąpili faryzeusze i pytali Go, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A On, odpowiadając, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Na jedną rzecz chciałbym zwrócić naszą uwagę. Uważny słuchacz zauważy, że występuje pewna istotna różnica między tym, co powiedziałem do tej pory, a co przeczytałem z Biblii. Ja zadałem pytanie, co trzeba zrobić, żeby się rozwieść? Faryzeusze pytali Jezusa, czy w ogóle wolno to zrobić? Czy można się rozwodzić? Jaka jest odpowiedź Jezusa? Czy ona jest jednoznaczna? Czy Jezus wypowiada te słowa z perspektywy sędziego? Jeśli chcesz zastanowić się nad odpowiedzią Jezusa, nad jej sensem i znaczeniem w twoim życiu, zapraszam cię na najbliższą niedzielę, na nabożeństwo. Przed nami temat trudny, dla wielu wstydliwy, dla wielu bolesny, ale myślę, że warto się z nim skonfrontować. Serdecznie zapraszam. Strike this root chord of a new scale. Together, sing a new song of awareness, kindness, and harmony. Resonate at the root with love.